Cześć siemanko, zaczynamy naszego tripa do Paryża, gdzie jedziemy razem z Karo i razem z Netflixem na Rivercon, czyli festiwal, gdzie spotkamy aktorów z Riverdale, gdzie trochę wam może pokażemy zaplecza, jak to wszystko wygląda, może będą jakieś ciekawe panele, ciekawe zdjęcia, wszystko będziemy wam zamieszczać. Karo? I tak, koniecznie śledźcie naszego Instagrama, tutaj będziemy też nagrywać i lekkim opóźnieniem, ale na Instagramie wszystko będzie na bieżąco, więc koniecznie nasze prywatne, nasz wspólny i Netflixa. Tak, słuchajcie, pogoda nam pokazuje, że w Paryżu będzie 1 000 000 stopni. Znaczy dobra, 32, ale dla mnie to już tak spokojnie pod 1 000 000 podbija, więc myślę, że no kurczę, będzie ciepło, ale no będzie fajnie. Słuchajcie, w takich chwilach myślę, czemu urodziłem się taką pieprzoną żyrafą. No po prostu... No i dolecieli! A tutaj się tworzy post dla was. Co to za zbity ekran? Co to jest za nieszanowanie sprzętu elektronicznego? Tłumacz się teraz! Słuchajcie, mamy taką sytuację, że wyjście z lotniska to jest raptem połowa problemu. Bo teraz znalezienie transportu z lotniska do hotelu to jest zupełnie inne para kaloszy, słuchajcie. Słuchajcie, żeby obliczyć, ile nam wyniesie kurs, to jest taka super rozpiska. I problem jest taki, że tu wjeżdża trochę matma po francusku i to już trochę zbyt zaawansowane tak nawet. No to słuchajcie, mamy nasz hotel Ibis w Paryżu. Dobra, jesteśmy trochę żółci, ponieważ na tyle nam pozwala światło hotelowe, ale przyszedł koniec dnia pierwszego, słuchajcie. Tak, czekajcie, bo mam rozstrojenie, patrzę na ekran zamiast na was. O, teraz patrzę na was. No. Słuchajcie, jesteśmy już w pokoju u Moniki, która tam sobie trupem zaległa, a tutaj, tu jest Monia. Tak się mniej więcej czujemy wszyscy. Tak, czujemy tak się wszyscy. Nie, spokojnie, się nie spiekłem, ani nic, tylko od tej bluzy tak się odbijam, że mam cały ryj czerwony. 3 godziny w samolocie, godzina opóźnienia. Tak, dokładnie. Robi swoje... No nie było lekko, ponieważ jak się razem śmieliśmy teraz przy kolacji, to na każdym etapie jakiś fuck up, dramat. Po prostu, bo to lotnisko, to taksówka, to pan w taksówce, tak, to ciągle się nie chodziło. Jak ktoś oglądał Insta Stories, to tak, taksówka, potem mieliśmy problem z windą. Słuchajcie, nie, to po kolei, z windą jest taki problem, ja wam to wszystko wytłumaczę na spokojnie. Z windą jest taki problem, że po prostu to jest bardzo logiczny system. Jak chodzisz do windy, to musisz włożyć kartę, żeby nacisnąć guzik, na które piętro jedziesz i po czym śmigasz na swoje piętro. I taka jest zasada, że wkładasz kartę, naciskasz guzik, kartę wyjmujesz. I tylko w takim mechanizmie to zadziała. A instrukcja na windzie jest taka, że włóż kartę i ciśnij guzik. I jak się okazuje, każdy ma inną wersję tej instrukcji i jak nagle do windy wchodzi 8 osób, 8 narodowości, każdy swoim sposobem na życie i własną ideologią i ktoś wkłada kartę, naciska, nie wyjmuje, wkłada, wyjmuje i każdy swój mechanizm, no to winda dostała pierdolca, słuchajcie. No, i my przy okazji również, bo trwało to dobre 15 minut, zanim ta winda dojechała na nasze piętro. Ja byłem przekonany, że już nie dojadę na 6 piętra, mówię, nie ma opcji, śpię w tej windzie. Koniec, no nie da rady, nie pyknie to wszystko. A mi nie działała karta do pokoju. Tak, a w ogóle myślę, że ta karta w ogóle nie działa, nie wiem, no słuchajcie. Nie jest kolorowo, ale dajemy radę. Mieliśmy z dobrą kolacyjkę, bo sobie zjedliśmy bezpieczną kolację w postaci pizzy. Margaritę i 4 sery, a do tego, trochę poznaliśmy nasze lobby hotelowe, gdzie jest masa restauracji i masa barów. Tyle, że menu w każdym z nich jest tylko i wyłącznie w języku francuskim. Także niestety żadne z nas tutaj po francę tutaj nie bardzo. Więc mamy subtelny problem z komunikacją z tymi ludźmi, ale spokojnie, to też jest do wypracowania, dajemy radę. No. A jutro rano, pobudeczka, około godziny 7. Więc... Środek nocy, słuchajcie. No, ja też. No nie, dobra, taki jest plan, że jutro pierwszy dzień Riverconu, jutro koło tej godziny 8 mniej więcej musimy już zmierzać albo być na miejscu. Czuję, że raczej zmierzać, nie oszukujmy się. Aby odebrać nasze pasy. I dopiero najgorszym faktem jest to, że dopiero z tym pasem, czyli tym jakby tą wejściówką na festiwal, dopiero wtedy dostaniemy rozkład jazdy, rozpiskę co i kiedy. Kiedy zdjęcia, kiedy meeting roomy, kiedy jakieś panele. I tak naprawdę nie wiemy nic w tym momencie, nie wiemy jak się przygotować, co wziąć ze sobą, jakie scenariusze napisać, no nie wiemy nic tak naprawdę, bo nie mamy pojęcia co którego dnia nas spotka. Także trochę to wszystko jest tak robione na taśmę klejącą, bym powiedział, także nie do końca stabilnie, ale no cóż, no. Ej, walizeczka się trzyma na taśmę. Słuchajcie, podróż na lotnisko w ogóle. Wziąłem walizkę z domu od rodziców, która ma ten mądry mechanizm ustawiania kodu i zaciskania tych takich, wiecie, suwaczków tam. No i super, tylko moją walizkę i ten kodzik ktoś rozstroił. Już nie wnikajmy, czy to ja, mama, czy tata, okej, nie szukajmy winnego, to nie jest w tym momencie istotne. Ale chodzi o to, że no przestało to działać, po czym uznałem, że kurde niebezpiecznie, co jak ktoś mnie okradnie na tym lotnisku. No i mówię, dobra, trzeba to jakoś zapiąć. I mówię, może takim wiecie, ziperem się na kupaki robi, ale nie miałem go pod ręką. Jedyne co mieliśmy pod ręką, co Karolina miała pod ręką, to była szkolna taśma klejąca, taka wiecie, prosta, przezroczysta, no taki no klasyk klasyków. No nie jest to, słuchajcie, mechanizm obronny, nie jest to tutaj zamknięcie sejfowe, ale dla chcącego nic trudnego, a jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I tymi dwoma przysłowiami się kierowaliśmy i zalepiliśmy te suwaczki tą oto taśmą. I zadziałało! No niech mi nie okres, słuchajcie, ale ja wam mówię, okres cygana to tak trochę już znaczenie, także... Nie, tędy droga! No, co tu możemy wam więcej powiedzieć? Kończymy ten dzień, bo już czas trochę ogarnąć się do łóżeczka i trochę powoli pozgrywać materiały z kart, podładować telefony, powerbanki, się na jutro przygotować. Mamy nadzieję, że jutro będzie super, że będziemy mogli wam pokazać jak najwięcej, że no kurczę, no że jednak z tego Riverconu nie tylko my skorzystamy, ale i wy. Ale tego dowiemy się jutro. Bo nic nie wiemy, jedziemy tak naprawdę, wszystko dowiemy się rano i jedziemy w sumie z, jakby wiedzą taką zerową. No dokładnie. Dobra, Karol, pożegnaj te nasze kochane towarzystwo. Zapraszam was na naszego Instagrama, bo tam dzieje się wszystko na bieżąco, dokładnie. Na nasze prywatne... Tam jest taki trochę bardziej backstage, tak, że na naszych prywatnych Instagramach macie takie smaczki. Na naszym oficjalnym ekipy zapraszamy też na Instagrama Netflixa. No i co? Zapraszamy do oglądania dalszych materiałów. Tak, trzymajcie się ciepło, widzimy się już na Riverconie. Siemanko. Pa.